Cześć, witam w 46. odcinku historii widelem pisanej. Dzisiaj będzie szapoklak, zapałki i kuzyni. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta Złodzieje zapalniczek zespołu Pijama Porno, nagrywana w lutym 1996 roku, a wydana dokładnie 12 miesięcy później. W pracy nad tym odcinkiem korzystałem przede wszystkim z książki Gościu Autobio Grabarz autorstwa Krzysztofa Grabowskiego i Krzysztofa Gajd. Jest to wywiad rzeka z Grabarzem, w którym opisuje on całą swoją drogę muzycznej kariery aż do roku 2010, czyli do roku, kiedy wyszła płyta Dodekafonia zespołu Strachy na Lachy. Jest to o tyle wyjątkowa pozycja, że tutaj Grabarz też omawia każdy utwór, który opublikował w czasie tej swojej drogi muzycznej, a więc dla mnie było to podstawowe, nieocenione źródło, jeżeli chodzi o wiedzę na temat nie tylko historii zespołu, ale też historii poszczególnych piosenek. Drugim źródłem była książka Punk Rock Later, a więc wywiady, jakie Mikołaj Lizut, autor książki, przeprowadził z najważniejszymi postaciami polskiej sceny niezależnej lat 80. No i tutaj oprócz Grabarza można znaleźć wywiad z Budzyńskim, czy z Kazikiem, czy z Robertem Brylewskim. Ponadto teraz rok, przy tej płycie, jak przy żadnej innej, miałem i wkładkę o Pijamie Porno, i osobno demontaż płyty Złodziei Zapalniczych. Także źródeł wiedzy miałem na tyle dużo, że encyklopedia czy piosenka musi posiadać tekst nie były mi potrzebne. Rok 1996 to przede wszystkim rok pożegnań ze sceną Seattle. Po pierwsze Alice in Chains. W kwietniu tego roku zagrali koncert w ramach projektu MTV Unplugged, czyli koncert akustyczny, który był transmitowany przez telewizję. Na płycie wyszedł w lipcu 1996 roku. No i tak naprawdę to był ostatni udany, można powiedzieć, występ w tym składzie. Potem jeszcze pojechali w jakąś trasę, ale stan zdrowia i nauk Lane'a Stanleya był na tyle uciążliwy i poważny, że nie byli w stanie kontynuować. W tym samym roku Alice in Chains zawiesili działalność i wznowili ją dopiero w roku 2005. Drugim wielkim zespołem ze Seattle, który w tym czasie zakończył swoją działalność, był zespół Soundgarden. W 1996 roku wydali swój piąty album, Down to the Upside. Nie był on aż tak przebojowy jak Super Unknown, poprzednik, ale nadal to była całkiem dobra płyta. Natomiast muzycy byli już na tyle sobą zmęczeni też tą karierą, że po prostu rok później zawiesili działalność. Jedynym zespołem z wielkiej czwórki grunge'u, który się ostał, był i jest do dzisiaj Pearl Jam. Oni w 1996 roku wydali swoją czwartą płytę, No Code, i ruszyli w trasę, w ramach której po raz pierwszy dotarli do Polski. Dokładnie w listopadzie 1996 roku zagrali na warszawskim Torwarze. Dla mnie zespół Pearl Jam był wtedy zespołem nowym. Tak naprawdę do tego koncertu nie bardzo znałem ich muzykę, więc nie poszedłem na koncert, ale za to w Radiu Wawa, które wtedy jeszcze było radiem rockowym, była cała audycja poświęcona Pearl Jamowi. No i przyznam, że słuchając tej audycji, no pożałowałem. Dlaczego Pijama Porno? Dlaczego akurat Złodzieje Zapalniczek? Jeżeli chodzi o sam zespół, to no, śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej. Szczególnie w tej drugiej połowie lat 90. był jednym z niewielu, które się ostały, które pilnowały honor, utrzymywały honor polskiej sceny rockowej. No i też tak naprawdę za sprawą Grabarza jest to ten zespół, który ma jedne z najlepszych tekstów w historii polskiego rocka. Grabarz ma nieprawdopodobną łatwość pisania, szczególnie jeżeli chodzi o tak zwane szlagworty, czyli nośne frazy, które gdzieś tam zapadają w pamięć. No i też trzeba uczciwie powiedzieć, że chyba jako jedyny zrobił naprawdę duży PR swoimi piosenkami aż dwóm miastom w Polsce. Natomiast Złodzieje Zapalniczek to po pierwsze jest płyta, dzięki której zespół Pijama Porno nie tylko przetrwał, ale zaistniał i zaczął się rozwijać. Jest to też taki pomost między starą Pijamą Porno przed zawieszeniem działalności, pierwszym zawieszeniem działalności, a tą właściwą, że tak powiem, tą, która zrobiła największą
karierę w Polsce. Dla mnie osobiście jest to po prostu bardzo dobra, spójna płyta, w której są i nośne melodie, i ciekawe riffy, rytmy. Natomiast przede wszystkim jest to płyta, od której zespół zaczął swoją poważną działalność. No i tutaj znajduje się też największy przebój Pijamy Porno. Stąd taki wybór. Zapraszam. Kiedy mówię Pijama Porno, to mam przed oczami grabarza i przede wszystkim jego charakterystyczne nakrycie głowy. Szapoklak, bo tak się to nakrycie głowy nazywa, sprawia, że właściwie nawet głuchy zorientuje się, że na scenie mamy zespół Pijama Porno i dzięki temu ten zespół i wokalista stał się od razu rozpoznawalny. Sam Grabowski nie miał jakichś specjalnych korzeni muzycznych. Wspomina, że pierwszą taką edukację muzyczną dostał od brata swojego kolegi, Grześka Kubiaka, dzięki któremu poznał zespół The Beatles. Natomiast przełomowy dla niego był rok 1982. Wtedy udał się do Jarocina, jechał posłuchać TSA, a usłyszał SS20, czyli zespół, który po tym festiwalu zmienił nazwę na Deserter i który był tym pierwszym zespołem w Polsce grającym punkowo, energetycznie, wręcz niemalże hardkorowo. No i sam Grabowski mówi, że wyjechał Krzysiek, a wrócił Krzysztof. Punk rock zawładnął grabarzem bez reszty. O tym, żeby założyć zespół, pomyślał rok później, kiedy również w Jarocinie zobaczył zespół Bikini. Gdy zobaczył, usłyszał, jak na gitarze gra Zbyszek Sołbecki, lider tego zespołu, stwierdził, że on też tak potrafi. Natomiast jak się miało okazać, to nie gitara miała być najmocniejszym punktem grabarza, również nie jego śpiew, dlatego że on sam do dzisiaj mówi, że właściwie to nie umie śpiewać. Najmocniejszą stroną grabarza od samego początku były teksty. Pierwszy zespół założył dokładnie dzień przed rozpoczęciem się festiwalu w Jarocinie w roku 1984. Nazwali się Ręce do Góry i pojechali zaistnieć. Sam przyznaje grabarz, że nawet nie mieli próby w pełnym składzie, dlatego że perkusista dojechał osobno, ćwiczył czy w pociągu, ćwiczył pałeczkami na jakiejś teczce. Oczywiście w tym 1984 roku nic z tego nie wyszło, natomiast w 1985 roku dostali się na scenę alternatywną, a w roku 1986 na scenę główną. W międzyczasie zespół Ręce do Góry dokonał nagrań. Dzięki nim zagrał na pierwszym zlocie Cynicznej Młodzieży Atomowej w Gdyni. Dzięki tym nagraniom też dostali się na scenę główną Jarocina i ten występ miał być najważniejszy w ich karierze, a okazał się ostatni. Grabarz wspomina, że od samego początku miał nastawienie antysystemowe, czemu dawał wyraz w swoich tekstach. No i tak naprawdę przez większą część ich działalności nikt się tymi tekstami nie interesował. Cenzorzy niespecjalnie byli zainteresowani tym, aby iść na koncerty zespołów niezależnych i słuchać, co oni tam śpiewają. W związku z tym do cenzury dawali jedne teksty, a na scenie wykonywali zupełnie inne. Pech chciał, że kiedy grali koncert w Chodzieży, niedaleko Piły, niedługo przed tym właśnie Jarocinem w 1986 roku, wśród publiczności pojawił się cenzor, zdziwił się tym, co usłyszał, no i postanowił zareagować. W efekcie, kiedy pojechali do Jarocina, Walter Chełstowski stwierdził, że mają bezpiecznego opiekuna, no i że muszą te teksty przekazać cenzorom. Efekt tej całej sytuacji był taki, że nie tylko mieli ograniczony repertuar do 4 kawałków, to jeszcze wchodząc na scenę musieli zmienić nazwę. Nazwali się Królowa Nie Żyje, nawiązali w ten sposób do płyty zespołu The Smith. Natomiast no, ten występ kompletnie im przez to wszystko nie wyszedł. No i po tym występie zaczęły się problemy, dlatego że pozostali muzycy Rąk do Góry no nie chcieli być antysystemowi, chcieli po prostu grać rock'n'rolla i chcieli móc występować bez żadnych problemów z cenzurą. Grabowski obstawał przy swoim. No i efekt był taki, że tak jak Grabowski wspomina, każdy z nich zaczął tworzyć jakieś tam swoje projekty, no i zespół się rozpadł. Kolejne zespoły grabarza to Ryzyko i Papierosy. W tym drugim pojawił się drugi filar Pijamy Porno, a więc Andrzej Kozak Kozakiewicz. Kozak zainteresował się muzyką jeszcze w podstawówce i jak sam twierdzi, tej wczesnej podstawówce.
Pierwszą gitarę zrobił mu wujek. Na pomysł założenia zespołu wpadł albo w Jarocinie w 1981, albo w 1982 roku. No i ten zespół założył ze swoim kuzynem. Nazwali się Dur Brzuszny. Kolejny zespół, Rebelia, założył w liceum. Jak sam twierdzi, mieli wtedy bardzo punkrokowe podejście. Chodziło głównie o emocje, co prawdopodobnie przekładało się negatywnie na umiejętności, technikę. Potem, jak pojechał do Poznania, założył zespół Kurwicha. I właśnie z tego zespołu Kurwicha trafił do Papierosów. Co ciekawe, Grabarz z Kozakiem nie od razu się polubili. Dla Kozaka muzyka zespołu Ręce do Góry była słaba, wręcz bardzo słaba, i nie miał problemu, aby to powiedzieć Grabarzowi w twarz. Dla Krzyśka było to o tyle przykre, że on sam bardzo lubił muzykę Kurwichy, no i w sumie oczekiwał tego samego. W 1987 roku Papierosy miały jechać do Jarocina, ale nawalił bębniarz, który miał specyficzną ksywkę Beton. Do Jarocina nie pojechali, a zespół Papierosy przekształcił się w piżamę porno. Nazwę wymyśliły dwie osoby. Po pierwsze Witek Niedzielko, człowiek, który bardziej był znany z zespołu malarzy, bardziej jest znany z zespołu Malarze i Żołnierze. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Kolorach pastelowych. On wcześniej grał w zespole Pijama i ta pijama bardzo się spodobała Grabarzowi. Natomiast Kozak uważał, że sama pijama to za mało, szukał czegoś kontrowersyjnego i wpadł na pomysł porno. W ten sposób powstała nazwa Pijama Porno i rzeczywiście do dzisiaj jest to jedna z takich najbardziej zagadkowych nazw zespołów na polskiej scenie rockowej. Pierwszy skład Pijamy Porno uzupełniali niejaki Smoku na bębnach i Ropuch na gitarze. Kozak wtedy grał na basie, który też mu skonstruował wujek. Korpus zrobił mu z deski, a gryf został kupiony u masaża. Przetworniki Kozak sobie zrobił sam. Pierwszy koncert zespołu Pijama Porno miał miejsce w grudniu 1980 roku w Poznaniu, w klubie Słońce. I to właśnie ta data jest datą narodzin zespołu. Od tej daty zespół liczy swoje istnienie. Niedługo potem zespół opuścił Smoku, no i wtedy pojawił się trzeci filar Pijamy Porno. Rafał, kuzyn Piotrowiak, grał wcześniej w zespole Pepesza i któregoś razu ten zespół supportował Armię. Na tym koncercie był również Grabarz. No i była taka sytuacja, że Armia skończyła swój koncert i wychodząc na bisy nie mogli znaleźć perkusisty. No i poprosili kuzyna, żeby on zagrał. Ten bez próby usiadł za bębnami, zagrał jakieś tam pewnie 2 czy 3 numery. No i Grabarzowi to się bardzo spodobało. Zaprosił go do swojego zespołu. Do dzisiaj współpracuje z Grabarzem i w Pijamie Porno, i w Strachach na Lach. Jak to określił Grabarz, jesienią 1988 roku wyświetlili się w Poznaniu francuscy anarchiści. I to za ich pieniądze Pijama nagrała swoją pierwszą kasetę Ulice jak stygmat. Na ulicach pojawia się Piotr Filary, jest to klawiszowiec, który wcześniej z kuzynem grał w zespole Kraj Rad. W tym zespole grał również kuzyn kuzyna, a więc Julian Julo Piotrowiak, który z czasem zostanie basistą Pijamy. Dzięki kasecie Ulicy jak stygmaty Pijama wystąpiła na dużej scenie w Jarocinie w roku 1989, a po tym występie pojechali do Pragi. Gdy latem 89 w Polsce mieliśmy już zmiany ustrojowe, w Czechosłowacji jeszcze był komunizm, a tamten komunizm zabronił grania muzyki rockowej. I tak jak jazz w Polsce lat 50. był w katakumbach, tak muzyka rockowa w Czechosłowacji w latach 80. była nielegalna i podziemna. W związku z tym każdy zespół, który przyjechał do Czechosłowacji z muzyką rockową, grającą muzykę rockową, był traktowany jak gwiazda. Przypomnę, że jednym z takich zespołów bardziej regowych, rockowo-rockowych, był też zespół Izrael.
Grabarz wspomina, że zagrali w miejscu, które określił jako dzielnica dyplomatyczna. Po tym koncercie podbił do nich jakiś tam czeski student, czechosłowacki student i stwierdził, że byli zagrali normalnie jak Sex Pistols. Na co Grabarz stwierdził, że skoro oni są jak Sex Pistols, to niech on będzie jak Malcolm McLaren i załatwi im kolejne koncerty. No i chłopak wziął sobie to do serca i załatwi im trasę po Czechach, Morawach i Słowacji. Do Czechosłowacji wrócili w piątkę, ale z Trębaczem, Ryszkiem Sarbakiem. Filary nie zdążył na pociąg, a kolejny, po którym próbował dogonić zespół, wykoleił się. Według Grabarza w ramach dosyć groźnej, tragicznej katastrofy. No i tutaj próbowałem znaleźć, co to była za katastrofa. Okazało się, że przynajmniej źródła, które znalazłem, podają, że latem 1990 roku były dwie katastrofy w Polsce. W jednej zginęła jedna osoba, a w drugiej pod Warszawą aż 16. Tyle tylko, że obydwie te katastrofy były latem 1990 roku, czyli na przełomie wiosny i lata. Natomiast zgodnie z tym, co mówi Grabarz w Gościu, oni drugi raz do Czechosłowacji pojechali jeszcze przed nagraniami do Futuristy, a te nagrania miały miejsce w lutym 1990 roku. Także dokładny termin wyjazdu jest dla mnie trudny do ustalenia. Natomiast nie pozostawia wątpliwości fakt, że to był ich ostatni wyjazd do Czechosłowacji. Nie tylko dlatego, że z czasem Czechosłowacja się rozpadła, ale też dlatego, że Czechosłowacy, jak już zmienili system, to mogli mieć swoje zespoły rockowe, no już Polacy nie byli dla nich aż tak atrakcyjni. Na Futuriście słychać już Jula na basie, kuzyna, dzięki czemu Kozak może grać na gitarze. Słychać też Kasię Nosowską. Nagrania do Futuristy odbywały się w Szczecinie i Grabarz wspomina, że kiedy czekali na swojego realizatora, no to słyszeli jakiś inny zespół i ich próbę. Twierdzi, że generalnie zespół bardzo słaby, natomiast bardzo dobre wrażenie zrobiła wokalistka, która brzmiała jak Sinéad O'Connor. W związku z tym Kozak zaprosił ją do nagrywania. No i przy tej okazji okazało się, że był pewien problem. Nosowska nie chciała próby dźwięku. W związku z tym zaśpiewała z marszu do dwóch utworów Pasażer i Ulicę jak stygmat. Materiał z Futuristy w tamtym czasie nie ukazał się na żadnym nośniku. Natomiast dzięki niemu zespół trafił na dużą scenę Jarocina 90 roku. No ale tutaj niestety pojawiły się problemy. Mianowicie z jakichś powodów zespoły konkursowe miały ograniczony czas na dużej scenie, co znacząco zubożyło występ Pijama. Grabowski wspomina, że tamten konkurs wygrał zespół Farben Ler. Natomiast po tym Jarocinie zaczęły się konflikty w zespole. Muzycy chcieli grać bardziej do przodu, szybciej, ostrzej. Z zespołu odszedł Filary. Natomiast Grabarza strasznie irytował Julo. Zdaje się, że po pierwsze samym sobą, ale po drugie też basem, którym była cały czas gitara zrobiona przez wujka Kozaka z deski i z gryfu od masaża. No i w pewnym momencie Grabarz stwierdził, że odchodzi z zespołu.